brać mi być powinni. Oj, oj, prawda święta, bo rodzili się niewinni Żyd i Goj. Kto te prawdy zapamięta? Oj, oj, nie święta, wszyscy brać mi być powinni. Oj, oj, oj. Bogiem się należy cieszyć. Prawda święta, choć czasami może zgrzeszyć Żyd i Goj. Kto te prawdy zapamięta? Oj, oj, nie od święta Bogiem się należy cieszyć. Oj, oj, oj. W poszukiwaniu autorytetów udaliśmy się do Urzędu Miasta Tarnobrzeg. Historia cmentarzy żydowskich w Tarnobrzegu jest nierozerwalnie związana z historią tarnobrzeskich Żydów, a byli oni obecni od samego początku powstania miasta. I do początku XX wieku stanowili większość mieszkańców Tarnobrzega. Byli właścicielami większości tarnobrzeskich posesji. I siłą rzeczy, mieszkając w mieście, oczywiście musieli posiadać to, co stanowiło istotę, jeżeli chodzi o religię i sposób jej wyznawania. Mam tu na myśli przede wszystkim synagogę, przede wszystkim budynki służące celom rytualnym, jak również właśnie cmentarze. Tarnobrzeg posiadał w swojej historii dwa cmentarze żydowskie. Pierwszy z nich, tak zwany stary cmentarz żydowski, po którym dzisiaj nie zostało ani śladu, to cmentarz, który był na miejscu dzisiejszej hali targowej. On istniał od, w zasadzie najstarsze nagrobki sięgały XVIII wieku aż po wiek XX. I ten cmentarz został całkowicie zlikwidowany, kiedy do Tarnobrzega weszli Niemcy. I w latach 1942-1943 dokonała się całkowita dewastacja i zniszczenie tego cmentarza. Niemcy zniszczyli wszystkie nagrobki. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że kamień z potłuczonych macew żydowskich posłużył do budowy drogi Niemcom, do budowy drogi prowadzącej z Tarnobrzega do Rzeszowa. Cały teren dokładnie uprzątnięto. I tam w czasie okupacji Niemcy na tym terenie stworzyli warsztaty, przymusowy obóz pracy, w którym pracowali również i Żydzi. Niestety po dzień dzisiejszy ten teren nie został w żaden sposób oznaczony jako miejsce byłego żydowskiego cmentarza. Myślę, że stanowi to w dalszym ciągu dla mieszkańców Tarnobrzega swoiste wyzwanie. I drugi z cmentarzy żydowskich to cmentarz, którego fragmenty pozostały po
dzień dzisiejszy. To jest cmentarz, który znajduje się na ulicy Sienkiewicza. Tak zwany nowy cmentarz. Jego historia sięga XX wieku, kiedy ten stary, otoczony zresztą dużym murem, mówię o tym starym cmentarzu, kiedy się zapełnił i nie mógł spełniać już swojej funkcji, Żydzi uzyskali zgodę na budowę nowego cmentarza i ten nowy cmentarz służył aż do czasu obecności Żydów w Tarnobrzegu, czyli do czasu wojny i okupacji hitlerowskiej. Tam istnieje po dzień dzisiejszy kilka nagrobków żydowskich i co najciekawsze, jak zapewne wszyscy, którzy to miejsce znają, przy wejściu do tego cmentarza znajduje się tak zwany ochel, czyli specjalne miejsce rytualne, które bardzo często towarzyszyło i towarzyszy wielu żydowskim cmentarzom. I w tym miejscu swoistej taki można by porównać do ten ochel i funkcję do cmentarnej kaplicy. Znajdują się w środku tablice pamiątkowe poświęcone dynastiom dzikowskich cadyków. Owszem, ci cadycy dzikowscy nie byli tak sławni jak na przykład leżańscy, ale również mieli przynajmniej w tej części, północnej części Galicji swoją niewątpliwie sławę. Ta sława i pamięć o tych dzikowskich cadykach trwa po dzień dzisiejszy. Można obserwować co roku, jak Żydzi, którzy zjeżdżają, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, do Leżańska, to niektórzy z nich przyjeżdżają również i do Tarnobrzega, żeby tam złożyć hołd tym, których uważali za największych mędrców i pośredników pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Warto wspomnieć, jak mówimy o żydowskich cmentarzach, o jeszcze jednym miejscu, które można by nazwać żydowskim cmentarzem, mianowicie Niemcy, kiedy po wkroczeniu do Tarnobrzega rozpoczęli eksterminację Żydów, to u podnóża skalnej góry, mniej więcej w trójkącie, gdzie znajduje się cmentarz miechociński, cmentarz tarnobrzeski parafialny, gdzie jest dość mocne takie obniżenie terenu, Niemcy ten teren wykorzystywali jako miejsce do rozstrzeliwania Żydów. I w pewnym sensie to jest taki też mało komu znany, trzeci swoisty czy nieoznakowany cmentarz żydowski, który z historią Żydów tarnobrzeskich jest dość mocno związany. A teraz udajemy się na istniejący cmentarz. Było dwa cmentarze żydowskie. Tak? Tak. Jeden jest tam, gdzie sąd, nie, gdzie sąd, stąd wyjedziecie. Stąd, tak? Jeden tam, gdzie sąd jest naprzeciwko, tam jest ta... Hala Targowa. Tam był najstarszy cmentarz. Jak Żyd, Kazimierz Wielki wprowadził Żydów, bo Polacy nie umieli handlować, to on wprowadził Żydów na handel. I w ten czas rozpuszczone byli Żydzi po całej Polsce. I ten cmentarz, jak byli Żydzi już, to nas na świecie jeszcze nie było, bo ja mam 86 lat. Ja byłem urodzony. Jak starsi ludzie już, Żydzi byli umarli, to tam ich chowali. I tam ten cmentarz, jak jest ta hala targowa, tam był dookoła cmentarz. A z tej strony jeszcze jak cmentarz był, jak hala targowa, na skraju, co tam jeszcze jest studnia, którą tam Żyd miał piekarnię jeszcze po tej stronie, po drugim miał. I tam ta studnia jeszcze była. Jest jeszcze. Studnia. Widziałeś może tę studnię? No. To tam miał Żyd piekarnię. To my z kościołem szli i na bułki, na rogale, to były tańsze, bo ich były tego. To, a on tam ciasto mięso, ciasto, nie? To my kupiliśmy, a tu jedliśmy. No. I Żyd mówi, panowie, nie, dzieci, jesteście trochę tu za długo. No nie widział, że my tego nie...
No to ten cmentarz, jak tam brakło, tego cmentarza, na tym starym, na tym pierwszym cmentarzu, to na tym pierwszym cmentarzu, to ja jeszcze był nakaz do rozbiórki tego cmentarza. Nakaz był, Niemcy kazali zniszczyć go. I my co dwie godziny musieliśmy chodzić z domu. I te cajwy, bo to się nazywają cajwy, wywozić, robili drogę, tu robili drogę, jak hala targowa i jak się jedzie na Ocicach, tam tę drogę tych cajmów robili. Część, teraz wam powiem o wysiedleniu. Tu Żydów było, sklepów było tylko jakie trzy, dwa sklepy polskie, ale jeszcze mieli Żydzi to. Żyd nie miał pola nie mieli, fabryk nie było, no to Żydzi handlowali, a Polacy nie, bo Polacy nie umieli handlować. Nie? No, tylko Żydów sprowadzono. Tylko Żydzi. I ten cmentarz mnie rozbierali. Jak ten cmentarz był rozebrany, no, modlę się o to Boga proszą. Się modlę. To tego jest? Właśnie. To modlą się i rzucają to. Ja to na wszystko trzymam to. A tu na tych tablicach to co jest napisane? A te tablice to są Żydzi, rabini pochowane jak się nazywają. A te tablice, te i te, a tu jest tablica na modły. Tak u nas jeszcze na zdrowa świętego. I te tablice są z Anglii sprowadzone. I z Anglii, te i ta i ta. A to jak ja te gwoździe nawet tu dawałem, to przybili z Anglii. I później przyszli, a było z pięciu rabinów. No i Żydzi do tego byli. I poświęcenie tych tablic było, Żydzi poświęcili te tablice. I modlili się, tylko proszę posłuchać, wyszli z tego, tu szafę tak oddali, białą, tego takim u nas i tu. No i później poszli, przyszli do mnie, żeby się pomodlić. No to ja ich wpuściłem do mieszkania. Ale widzieli, że jest krzyż i obrazy, tak oni nie uznawali tego. I wyszli z tego. Poszli do pokoju też. Krzyż był. I napoił się, jeden się modlił tu w sieni, w tym ganku, a drugi napoił się modlił. Tu zaraz się wchodzi do mnie, nie? Co było, to ja nie wiem, jak się modlił ten Żyd, długo się modlili. To jakie, przeszło pół godziny modlili się. Jak się pomodlili, jeden rabin się modlił u mnie w sieni, a drugi się modlił na polu. Jak skończyli modłę, tak, taką trąbkę miał ten rabin i zrobił na cztery strony świata. Nie wierzylibyście panowie, co się wron nadlatywało, to ciemno było. Tak krakały te wrony, a on na tej cztery strony świata trąbił. Na duchy wywoływał czy coś.
dać mi być powinni, oj.